Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym filmie opowiemy historię Kakeijuzo Shinobi, który był jednym z legendarnej, czy też może bardziej mitycznej grupy Sanada Jūyūshi, czyli 10 odważnych Sanady. Sam Kakei był shinobim żyjącym codziennie w zagrożeniu ze strony grup shinobi pracujących dla Tokugawy. Co ciekawe, w pewnym momencie nastała sytuacja, gdy Tonbe, były partner z drużyny Juzo, pracował teraz dla grupy szogunatu Tokugawy Ieyasu. Podczas przygotowań do misji Tonbe zorientował się, że jego przyszłym celem będzie stary przyjaciel. Po kryjomu nawiązano kontakt i dwójka obmyśliła pewien sprytny plan. Obydwoje zgodzili się na pomysł, by spróbować zadowolić obydwu swoich przełożonych, gdy nadarzy się okazja. Tonbe zaprowadził Juzo do posiadłości Tokugawy, deklarując, że pojmał i uwięził swojego byłego przyjaciela. Tak jak przypuszczali, podczas organizacji swojego planu, szogun nakazał zgładzić Kakeja. Pojmany shinobi zaczął błagać, by mógł odebrać sobie swoje własne życie. A Tokugawa, zaciekawiony, jak agent dokona samounicestwienia, udzielił na to zgody. Shinobi uklęknął przed szogunem, by mógł zobaczyć Tokugawa z bliska, jaki sposób shinobi wybierze i jakie czynności będzie wykonywał. Juzo wybrał seppuku i gwałtownie zanurzył mały nóż w swój brzuch. Krew powoli zaczęła spływać po jego ubraniu, a następnie shinobi powolnie osunął się na ziemię w przód, upadając na twarz i tracąc przytomność. Tokugawa był usatysfakcjonowany tym, co zobaczył, i nakazał usunięcie ciała z posesji, a następnie wrzucenie go do fosy. Tej samej nocy Juzo wymknął się niepostrzeżenie z wody i uciekł. Wrócił po kilku dniach i przygotowaniach do zamku szoguna i rozpoczął męczenie załogi, chociażby podpaleniami, wykorzystując fakt, że nie mogli oni go o to już podejrzewać. W swoim planie Juzo obmyślił, że w momencie prowadzenia go na audiencję do szoguna będzie obserwował rozplanowanie dróg, budynków, rozmieszczenia strażników, ich trasę przemarszu do przyszłego wykorzystania. A jak Kakei przetrwał samo ugodzenie nożem? No, wziął ze sobą małego lisa, który niedawno zdechł, i włożył go sobie pod ubranie. To krew z tego zwierzęcia spływała po ubraniu agenta po rozcięciu, co pozwoliło nabrać wszystkich dookoła. To tyle, jeżeli chodzi o historię związaną z Kakeijem Juzo. Dziękuję za obejrzany materiał i poświęcony czas. Do zobaczenia.